Cześć. Jesteśmy Rada Samorządu Wychowanej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Radzią Kobiet. Ja jestem Magdalena, jestem przewodniczącą. Nazywam się Natalia, jestem zastępcą przewodniczącej. Nazywam się Patrycja, jestem sekretarzem. Plan pracy Samorządu Wychowanej opracowaliśmy na podstawie trzech etapów. W pierwszym z nich była ankieta. Drugie to list otwarty, w którym dziewczyny proponowały swoją pomoc. Oraz ściana wolnych głosów, która znajduje się na korytarzu. 10 października 2016 roku przeprowadziłyśmy ankietę wśród wszystkich wychowanek stworzoną przez samorząd wychowanek. Celem ankiety było sprawdzenie, czy dziewczyny oczekują od samorządu i w jakie działania chciałyby się zaangażować. W dodatku chciałyśmy dowiedzieć się, jakie dziewczyny mamy zainteresowanie. Ankieta pozwoliła nam zobaczyć, jak dziewczyny oceniają dotychczasowe działania samorządu. Dzięki niej zebrałyśmy pomysły na różne działania. Całe opracowanie ankiety można znaleźć na naszej stronie wychowanej. Na naszej stronie w zakładce samorządu. Idziemy dalej. Tutaj mamy miejsce, na której znajduje się mamy kiermasze oraz woź. Dziewczyny mogły się tutaj wpisać do pomocy. Część z tych działań mamy już za sobą. Zapraszam dalej. Zapraszam się na wolnych głosów. Aktualnie mamy gości z innych krajów, więc zrobiliśmy dla nich przywitanie. I to by było na tyle. A, papa.